Dyskusyjny klub filmowy Nas to kręci już po raz piąty zebrał się w Gminnym Domu Kultury, aby obejrzeć niekomercyjny film. Dobry wybór filmów jest raczej tutaj głównym takim atutem tego, że dyskutujemy, wybieramy i nie jest to taka, nie są to takie filmy, które no, można obejrzeć na przykład w multiplexie. Jest to kino takie niekomercyjne, dlatego ma pewne walory artystyczne, to jest rzecz jedna. Po drugie, kino to zawiera chyba więcej rzeczy takich do przemyślenia niż w tradycyjnym filmie, gdzie mamy do czynienia głównie z akcją bądź jakimiś filmami takimi, które widza przykuwają do ekranu, natomiast niewiele on z tego wynosi. No i ciekawe filmy są, możemy podyskutować. Bardzo przyjemna rozrywka dla nas. Grupa liczy około 15 do 20 osób, które chętnie biorą udział w dyskusjach wywoływanych zaraz po zakończeniu seansu. Czasem bywa i tak, że rozmowy przybierają takiego tempa, że przenoszone są na kolejne spotkania. Dyskusje są różne. Były filmy, na których dyskusje były naprawdę dość ostre, kontrowersyjne, bo są różne też filmy, a każdy ma inny pogląd, każdy inaczej odbiera, także, ale mniej więcej dochodzimy do pewnych jakichś takich wspólnych wniosków i każdy może się podzielić swoimi spostrzeżeniami, ale nie ma aż takiej kontrowersji, żeby nam się nie podobało albo po prostu żebyśmy na noże. Klub powstał w ramach projektu Inicjatywy Lokalne. Dlatego, że połączenie przyjemnego z pożytecznym, żeby zobaczyć w Tarnowie filmy za darmo, które są i nominowane do Oscara i zdobywają różne nagrody na festiwalach. Obejrzeliśmy kilka filmów niedawno, Za jakie grzechy dobry Boże, Kwiat wiśni i czerwona fasola, obejrzeliśmy w ramach projektu Lewiatana, także są to ciekawe filmy, które u wszystkich wywołują wiele emocji, pytań, no i zachęcają do dyskusji. Spotkania odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca, a przyjść na seans może każdy, bez ograniczenia wiekowego.